tej klasie, bo można oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, napęd ma jedną oś, obojętnie na którą. Mimo tego, że dla samochodów tylnonapędowych jest możliwy udział w klasie RWD, czyli wyłącznie tylnonapędowych, oni zdecydowali się konkurować jednak w klasie pojemnościowej, bo mają taką możliwość. I zobaczymy, co im z tego w tym roku wyjdzie. No i tutaj możemy zaobserwować zupełnie inną technikę pokonywania tych szykan, elementów technicznych. Powinno się to robić inaczej, ale myślę, że będzie jeszcze na co popatrzeć. Jeszcze trochę tylnonapędówek będzie, no chyba tylko Leszek się tutaj odważył w klasie czwartej jechać, czy jeszcze jedno będzie BMW? No nie, no jeszcze tak, no przecież jeszcze... Jest, E30, tak. Kuba Frostczak, Paulina Kowec. Oni także w E30 tutaj pojadą walczyć o punkty klasy czwartej. No a tymczasem Leszek Dobrycki, Tomek Wiesek. Oh.